Siemanko, siemanko, ja jestem Greg i zapraszam Was dzisiaj do sprawdzenia dema gry Aquaristic, w której będziemy prowadzić sklep akwarystyczny z rybkami, ze sprzętem akwariowym. Nie wiem, pierwszy raz uruchomiłem tą grę, więc nawet nie mam pojęcia, co demo oferuje. Stwierdziłem, nagrajmy to tak. Poznajmy może to razem. Muzyczka, woda w tle uspokaja, wycisza, a na ekranie piękny obraz pływających rybek. Także zaczynajmy! No i jesteśmy w grze. Powiem wam, nie ma tutaj opcji, żeby włączyć historię, no bo wiadomo, że to jest demo. I daję tutaj takie informacje. Tab Open Inventory. Okej. Okay. Jakie tutaj? O, morskie. Morskie rybki. Tego czasu jak była taka bajka, gdzie jest Nemo, to te ryby się sprzedawały podobno. Bardzo konkretnie. Mamy dwa akwaria do wyboru. A, to jest takie... Ale nie mamy wymiarów. A, tu nie mamy za bardzo. Za bardzo nie mamy niestety dużego wyboru. Dobra, zobaczmy. Czyli robimy sobie jedno... Powiem wam, troszkę na akwarystyce się znam i na rybkach. Miałem nie jedno akwarium w życiu. Ale na takiej ławie... Raczej by to nie zadziałało. Dobrze, 600 litrowe akwarium. Pięknie. Dobrze, co byśmy chcieli tutaj wrzucić? Na początek na dno by się przydało paseczek. To jest wszystko tutaj pozamykane. Weźmy tutaj sobie taką... No, nie ma, tu jest... Aha, dobra. Soil. A nawet patrzę tu na dole, że press E tu, inspect akwarium. No patrzę, się nic nie dzieje, nie? U góry jest napisane, co mamy zrobić dalej. Potrzebujemy sól i piasek, tak? Pewnie. Znaczy się piasek, mówię, ten, łopatka jest. Niech są jasne kamyczki. Okej. Okay. O panie, ale by nam się wszystko wysypało. Nie mogę wskoczyć do góry. No trochę słabo. Jakie to ma? Aha! Sorry. Jak ja mam to wrzucić tutaj? Dobra. Kiedyś będziecie zakładać własne akwaria, tak w prawdziwym świecie, nie w grze, to pamiętajcie, że taki piasek z worka nigdy nie wolno wsypać do akwarium. Ponieważ wszystkie te rodzaje piasków, nawet jeśli jest w sklepie napisane, że jest myty, one są tylko łukane. Dobrze. Także jakbyście sobie zapaskudzicie sobie równo... Jak zapaskudzicie sobie równo wodę od razu na czarno. Woda. Dobrze, jest i woda. Tak ja powiem wam. O, jest woda. O, kurczę, kupiłem wiadro od razu z wodą. I teraz napełnimy wszystko. Tu będzie w pool water in aquarium to oyster.
Trzeba mam kupić kolejne wiadro wody? Nie można tego jakoś inaczej załatwić. No dwa. No to będzie jeszcze jedno potrzebne. No, jeszcze jedno będzie potrzebne. No fajnie, fajnie. Sól, bo to ma być akwarium morskie. A, no tu jest informacja, że jeśli wsypiecie sól, to nie jesteście w stanie tego potem cofnąć, a jak dacie nieodpowiednie rośliny, czyli na przykład do akwarium słodkowodnego, no to wtedy niestety szybko nam umrą. I czy jesteśmy pewni? Tak, oczywiście. Więcej. O, i teraz mamy morskie typowo, bo mieliśmy zielone jak ten. Jako pewnie zielony taki listek tutaj był, oznaczał prawdopodobnie akwaria słodkowodne. Co my teraz tutaj mamy za kamyczki? Czyli, aha, nie mam, dobrze, kamyczek. Nie wiem jaka wielka. Tutaj akurat kamyczek nie gra roli, jeśli chodzi o te, jaki wybierzecie. Chociaż są tak zwane żywe kamienie. Poczekajcie, ściszę troszkę tą muzyczkę teraz, bo tutaj widać... zmieniła się. Taki kurczę kamyczek. Aha. Obracamy. Przepraszam, cały czas mnie choroba trzyma. No, możemy go powiększyć. Bardzo fajnie, dobra. Plum. Pięknie. Kamyczki, pamiętajcie, do takiego akwarium zawsze wkładamy. Nawet można to zrobić przed zalaniem wody, one się nie uniosą. Poza tym nigdy nie wrzucamy, tak? No dobra, zobaczmy tam sobie ewentualnie jakieś rzeczy, które tutaj można. Cyk, muszle jakieś, tak? 10 rzeczy mamy tutaj ozdobić. Koralowce. Dobra, bierzemy koralowce. Edit item, scan item. Dawaj taki konkretny, niech jest na środku. Jak ta choinka na obrazie, kolor ma. Tylko wodna. A możemy podnieść? A możemy podnieść. Bardziej tak w sumie może być. Tak, o. Niech jest, w sumie tu się powinno przyczepiać do skał. Kurczę, ale jaka muzyczka w tle chilloutowa. Powiem wam takie... Dobrze, mamy tak. Możemy też je... Ale to jest, no właśnie. Patrzę, tu są roślinki, ale to są wszystko słodkowodne. Bo pamiętajcie, że takich zielonych roślinek nie ma w akwarium morskim. Co my tu jeszcze mamy? Kamyczek, o. A, to jest kora w sumie. Może być i kora. No to ja nie jestem fanem takich, powiem wam, figurek do akwarium czy coś. Bardziej lubię takie akwaria naturalne.
No ale tutaj, że to można powiedzieć, testujemy, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest za gierka. I tutaj damy tą panią taką konkreciachę, niech wygląda. No i jest petarda. I teraz kupujemy co? Filterek, tak? Oczywiście. No tak szczerze, na 600 litrowe akwarium filterek słabiutki. Ale niech jest, to mamy grę. Ale powiem wam, że gra mogłaby być troszeczkę bardziej realistyczna. Bo... sądzę, że fajna sprawa, jeśli chodzi o takie coś, jakby tam ktoś, nie wiem, chciał się... nie wiem, czy taka gra może w sumie uczyć akwarystyki jakiejś. Byłoby to ciekawe, gdyby faktycznie taka gra uczyła akwarystyki. Niektórzy jednak wiadomo, że akwarystyka, w ogóle akwarystyka morska, jest akwarystyką drogą. Termometr. Jest akwarystyką drogą i fajnie, gdyby faktycznie była gra, ale musiałaby pasować pod to, żeby pokazywała naprawdę, przekazywała, że tak powiedziawszy, tą wiedzę, chociaż jakoś ogólnie. Masakra z tym kaszlem, mam dzisiaj coś. Dobra. I teraz co byśmy chcieli? Wszystko jest gotowe, ryby wpuszczamy. No niestety tu czego innego nie wrzucimy. Bierzemy raz, dwa, trzy. A miało być pięć, przepraszam. O, myśmy zaszaleli. O kurczę. Rybki jak wrzucacie, to bierzemy woreczek. Wrzucamy woreczek zakręcony najpierw do środka. On tam se niech popływa godzinkę, żeby wyrównała się temperatura tej wody, co macie w akwarium, a tego, co jest w woreczku. Następnie otwieramy delikatnie woreczek, wylewamy trochę wody i dolewamy tej wody akwariowej, bo wiadomo, że te wody mają, są inne, różne. I teraz programy, wrócimy do gry. Dobra, jedzonko. I dolewamy trochę tej wody, dopiero rybki puszczamy. O Jezus Maria. Tydzień później, tak? Zrobimy sobie zdjęcie na miniaturkę może. A miało być tak pięknie. No to powiem wam, że jesteśmy trochę stratni, bo tydzień czasu wybić takie ryby. I co, do wiadra? Do śmietnika. Tydzień czasu leżały te wiadra. Jeśli faktycznie byście zrobili tak jak tutaj, że wpuszczamy wodę, rzucamy roślinki, czy tam te roślinki tutaj, to raz za bardzo nie, kamienie, koralowce, a potem wrzucamy od razu ryby, to tak, te pozdychają. Akwarium morskie jest o wiele bardziej skomplikowane niż
niż słodkie. Dlatego jeśli ktoś... słodkowodne. Dlatego jeśli ktoś nie chciałby kiedyś mieć akwarium, to niech pamięta, że od morskiego lepiej nie zaczynać, jak się nie zna na akwarystyce w ogóle. Dobrze. Aha, wrzuciłem to do akwarium. Ok, wyrzucamy na podłogę, bo przecież gdzie można to indziej położyć. I skrobiemy skrobaczek, taki z gąbeczką. O, jaki porządny skrobaczek. Przepraszam, że to zakaszlenie co jakiś czas w tle, ale niestety jest to silniejsze ode mnie. Ja chciałem wam nagrać też jakiś odcinek, a nie żeby ten kanał stał taki pusty. Jeszcze parę dni temu w ogóle nie mogłem się odezwać. Jedna też ważna zasada to to, że większość ludzi robi błąd, mając akwaria, zakładając. Właśnie się dzieje coś takiego, jak tutaj widać teraz na szybach na zielono. I oni zamiast przeczyścić szybę i to zostawić, to po prostu wymieniają całą wodę, czyszczą, parzą kamienie i tak dalej, nie? I wtedy to jest, no to jest niestety najgorszy problem. Moment, to jest... No jak mam inspect filter? A, right. A, taki bajer, kurczę, to myśmy musieli... No tak. Wiem, że po prostu jak gra, to granie. Po prostu nie... Pamiętajcie, nie czyśćcie tego, nie wymieniajcie tego wszystkiego, to nie. Tam się muszą bakteryjki zrobić, tam musi to wszystko jednak ten. Teraz, a termometr, tak? 18 stopni. No, troszkę może być za zimno dla tych rybek. Termometr i dajemy. Było 18. Aha, temperatura. Tylko pytanie, czy to dogrzeje do 18? Nie, a jo, nie doda. Nie wiem na ile. 22 zrób. No. Akurat. Nie miałem ryb morskich, więc nie wiem na ile tamte, ale na pewno nie są to wody zimne. O! I dajemy. O, temperatura 21, 26, 22, 27, 23, 28. Czyli takim sposobem możemy ustawić na jakieś 24 stopnie temperaturę i wsadzić wszystkie te gatunki ryb. Ustawmy na ustawmy na 24 stopnie. Zawsze trochę cieplej jednym, trochę zimniej drugim, ale jest to wyrównane, bo to też na to trzeba patrzeć. Dwie. Jedna. I dwie. Bum. Jakbyśmy rzucali tymi rybkami, jakbyśmy wrzucali. No. To jeszcze powinno być takie, jeśli chodzi o something is here. A, oczywiście plecki, tak, naklejka, bo to przecież musi być, tak. Nie, no to jest typowo, niech jest tak, jak do morskiego się daje. Niebieskie po prostu. O. Fajnie. Fajnie zrobiłem, nie? Akwarium miało być na tą stronę, wyszło na tamtą. No dobra, trudno. No wchodzimy, jest na tą stronę, siedzimy na kanapie, nic nie widzi. W ogóle dziwne miejsce na akwarium, ale okej.
co, no mam popodnosić każdą z dekoracji, przekładać tyle. Plany ponad, tak? O! Powiedzcie, że to wyszło jeszcze z drugiej strony. No, to nie mamy szczelnego szkła niestety. Lampka. Ja dlatego szukam. Nawet nie ten. Myślałem o tych dekoracjach, i... Może można wyrzucić tak dekorację. Wam. No nie przekonuje mnie, ta gierka generalnie, no. Dużo takich błędów, kurczę, no. To teraz jest. Time to see your aquarium up close. Czyli zamykamy tak, żeby zamknąć. Tak, up close. Click the aquarium to switch on the free movement mode. Free movement mode. A, dobra. Teraz tak, tak. Elegancko, CZ. Ale powiem wam, jakoś nie wiem, no. Jakoś tak mało realistyczne to jest, nie? I to jest dla mnie, dla osoby, która się, powiedzmy, zna na tym, jest to duża wada. Jest to duża wada. Jakiś tam szał nie ma. Nie wiem. Sądzę, że nie ma co dalej tego tam ciągnąć tutaj, bo widać co widać. Mamy wstęp. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się to podobało, znaczy się gra, czy wam się podobał ten filmik. Dobra, jak się podobał, to dajcie łapkę w górę, chociaż mnie wysprzycie. Jak wam się nie podobała gra, nie dawajcie mi łapki w dół tylko. To nie moja wina. Dobra, także dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.